Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przedstawię Wam recenzję pokrowców od polskiej firmy Otul Filcem. Jak sama nazwa wskazuje, są to pokrowce wykonane z filcu. Tak więc przejdźmy do ich wykonania. Jest oczywiście wersja tabletowa i smartfonowa. Tabletowe są różne wersje. Oraz firma zajmuje się też robieniem pokrowców na laptopy, jak i teczkami filcowymi na jakieś dokumenty, zakładkami, czy pokrowcami na ładowarki do smartfonu, więc naprawdę oferta jest dosyć pokaźna. Tak więc samo wykonanie, no jest to oczywiście dobrze, bardzo dobrze zszyty kawałek filcu, ponieważ zauważyłem, że nitki w ogóle tutaj nic nie odstaje, nic się nie pruje, więc naprawdę jakość szycia jest wysoka. No i oczywiście głównym takim charakterystycznym elementem tego case'a, tych pokrowców generalnie, jest taka gumka, którą możemy zamówić oczywiście w różnych kolorach. Jest tam bodajże czerwony, zielony, jeszcze kilka jakichś, na pewno jest jeszcze żółty. I dzięki tej gumce służy ona nam do tego, aby urządzenie nam nie wysunęło się z pokrowca i było w pełni zabezpieczone, tak jak tutaj na przykład w tabletowej wersji. Zamyka nam tą klapę, bo jak widzicie na przykład tutaj bez tej gumki, bez zaczepienia i ta klapa po prostu odstaje, zamykamy i wszystko jest wtedy w porządku. Tu też jest wszystko bardzo dokładnie zszyte. No i oczywiście tutaj na bokach, jak możecie zobaczyć, mamy logo producenta z nazwą Otul Filcem. No i oczywiście wnętrze pokrowców też jest wykonane z filcu, co możecie zobaczyć. Ogólnie filc jest bardzo miły w dotyku, tylko niestety zauważyłem jedną wadę tych pokrowców, że po pewnym czasie, na przykład użytkowania tego pokrowca w kieszeni, tam biegania z nim, różne rzeczy po prostu, czy tam samego przesuwania tej gumy, no po prostu on się troszeczkę mechaci. No nie jest jakieś to bardzo uciążliwe, no ale troszeczkę to widać. Tak samo w tabletowej wersji używam jej już chyba z 2 miesiące, no i tutaj też troszeczkę się wygięło i też się troszeczkę mechaci, no ale trzeba się z tym liczyć, kupując etui wykonane z filcu, ponieważ to jest taki właśnie materiał, który lubi się mechacić po prostu. Niemniej jednak to nie dyskwalifikuje tych pokrowców w żadnym wypadku, moim zdaniem. Są naprawdę bardzo fajne. Tak więc po tej krótkiej recenzji przejdźmy do podsumowania. Ogólnie pokrowce są bardzo fajnie spasowane, bardzo fajnie uszyte. Co ważne, jest to nasza rodzima firma, więc powinniśmy ją wspierać. No i ogólnie na pewno te pokrowce spodobają się ludziom, którzy lubią stylowo chronić swoje smartfony. Więc dzięki za obejrzenie. Jeśli spodobał Ci się ten film, oczywiście nie zapomnij dodać łapki w górę. A także jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zasubskrybować mojego kanału. Dzięki za obejrzenie, na razie i pozdrawiam Was.